Cześć, z tej strony Faber, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Słuchajcie, dzisiaj lecimy dalej z główną fabułą raczej. Przed chwilą zabiłem, słuchajcie, bazyliszka, chyba tak to się zwie. Tak, bazyliszka, od którego dostałem skórę bazyliszka. Jest to wartościowy składnik, który podejrzewam, że potrzebuję do zrobienia tej zbroi całej. O kurde, tam jest dobry, duży. W każdym razie chcę jeszcze pogadać z nią, dlatego że po ostatnim odcinku stwierdziłem, że sprawdzę o czym jeszcze można z nią pogadać, bo wtedy już mnie czas gonił, było ponad 30 minut, nie chciałem przedłużać. Podszedłem do niej i się okazało, że tutaj jest chyba rozwiązanie mojego zadania. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Okej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Dobra, czyli jednak nie. Tak czy inaczej, jest ta wyspa nie odkryta do końca, a ja bym ją chciał odkryć. Tutaj jest ten duży, kurde, bazyliszek chyba. Bardzo duży. Jednakże mam, no, troszeczkę życia mało. By się przydało. Żebym się trochę uleczył. Czy są tu jakieś rośliny, kurde? Co ja potrzebuję w ogóle? Ja skurczę ziele potrzebuję właśnie do wytwarzania wszelkich rzeczy. Nie, to jest jakiś wiwern królewski, ale nie wiem. Cholera, wygląda na dużego. Może być problem. Może się cofnijmy i zabijmy jeszcze tych bazyliszków. Oni tutaj są za tą skałą. Ta. Tam jest kufer w ogóle. Też bardzo chętnie sprawdzę, co on tam przechowuje. Co się w nim znajduje. Jesteś tu sam, kolego? To ciekawe. Nowy poziom. Niesamowite. Szczątki. O, właśnie. Bardzo mi są potrzebne te rzeczy. Kości. Ludzkie, oczywiście. Krąg ostatniej kropli. Wow. Okej, kufer. Ile kasy? W sumie niedużo, ale to jest najważniejsze. Ulepszenie broni. Te rzeczy są, może tutaj będę trzymać. Tu nic nie ma, prawda? Nie. O, tu jest jeszcze jeden kufer. Pominąłbym. Siarka, składnik alchemiczny. Wow. Ulepszenie broni. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Tu dalej nic nie ma, prawda? Nie. No dobra, w takim razie to by było na tyle, tutaj, z tego miejsca. Ja sobie w ogóle coś zjem znowu. Chyba mi już nic nie zostało z jedzenia. No, nic nie mam totalnie, czyli niestety. A czy ja mam w ogóle jaskółkę? Bo chyba wydaje mi się, że robiłem. Spirytus krasnoludzki. Woda w butelce. Niestety nie mam, tylko ten jeden eliksir, który przywraca mi utracone. Nieznany olej. Tak nic nie mogę zrobić. Dobra, póki co idziemy tam dalej. Zobaczymy, może tego królewskiego wiwerna załatwimy, czy coś. Aczkolwiek podejrzewam, że będzie ciężko. Jak się uda, to go ominiemy. O kurde, tam jest ich więcej. Tych bazyliszków. O, tu jest ognisko w ogóle. To może rozdamy sobie od razu te. No dokładnie. Dwa srebrne aż dostaliśmy. Nie może być. Dobra. Ból plus 15. Niech będzie. A tak, srebrny szybki. To jest na potwory. Działa tylko wtedy, gdy przeciwnik jest oślepiony, to nie działa, tylko w tym jest oślepiony też, nie?
Też nie. Atak, unik, oślepienie i tak dalej. Wytrzymałość. Co mamy tutaj? Regeneracja energii, odporność na ból, czas trwania ogłuszenia, odporność na ogłuszenie, koszt energii przy atakach specjalnych. O kurde, nie zaraz. Odporność na krwienie, atak, unik działa tylko wtedy, gdy Geralt jest zatruty eliksirem. Dobra, to też mi tak w takim razie jest niepotrzebne. Z inteligencji to w ogóle chyba tutaj jest. Dziwne, odblokowuje czwarty poziom znaków, natężenie bazowe znaków plus 20%? Ciekawe. Czekajcie, siła. Wrażenia, odporność na krwawienie, pancerz plus 5, obrażenia, nie, same takie jakieś pierdoły. Odblokowuje atak specjalny w walce na pięści, też mi niepotrzebne totalnie. A mój znak Igni? Nie, to też, dobra, szkoda tego wykorzystywać. Ból plus 20, obrażenia plus 30. I jeszcze jeden brązowy mi został talent, który mogę w sumie rozdać gdziekolwiek. Tutaj wszystko już jest rozdane. Tutaj mogę, ale obrażenia działa tylko wtedy, gdy przeciwnik jest pod wpływem podpalenia. Okej. Okej, to jak najbardziej. Aczkolwiek to jest silny i to nie wiem, czy to się przyda, no ale okej. To by było w sumie na tyle. Więc oczywiście ani chwili nie śpimy, nie tracimy czasu. No mimo wszystko już jest wieczór. Ale my oczywiście lecimy dalej. O kurde, ile tam i dalej ich jest. Strasznie dużo. Okej. Cholera. Nie mogę tego dużego ataku, znaczy mocnego ataku użyć. Dobra, no szczątki. O, mięcho akurat. Żeby sobie zjeść. O kurde. Tych jest tu raz, że dużo. Wywerna królewska. O to mi chodziło. Ołtarz Dagona. To ja w takim razie tam biegnę. Omijając tych tutaj z prawej. Modlę się, by tu nikogo nie było. I nikogo nie ma wstępnie. Chwila. A, też Dagona. No nie mogę nic zostawić totalnie. Chyba że jakiś fabularny, ale nie. Tu w dół mogę pójść? Ha, nie mogę. Tak myślałem. Czyli tutaj nic w sumie nie ma, no to nie wiem, po co miałem tutaj przychodzić. To się nie kazali mi jakby przyjść. Nie napisali tego wyraźnie, ale myślałem, że mam to zrobić. Nie ma tu niestety żadnej skrzynki. A bić się z tymi dużymi zwierzętami ja nie mam zamiaru, bo dostanę w ciry. To spore, chyba żebym ulepszył sobie mieczyk ten. Wykorzystał któreś ulepszenie wreszcie. Tego sporo mamy jednak, jakby nie patrzeć. Obrażenia, ulepszenie broni plus 15. No tego się tak nie da użyć, ale tutaj jest ulepszenie broni o 40% zwiększa zadawane obrażenia. A te? Czas na efekt krytyczny podpalenia, oślepienie plus 25. Wrażenia plus 10, szansa na efekt krytyczny, powalenie plus 25, wzrost wrażliwości przeciwnika na srebro. Miecz srebrny, aha. Wrażenia, no wzrost wrażliwości przeciwnika na srebrno. Srebro plus 10, ja wiem, czy to się przyda. Szansa na efekt krytyczny, powalenie, obrażenia plus 10. Dobra, weźmy to. Też się tego nie da tak użyć? Po co ja to w ogóle noszę?
Nic z tych, tylko to. O matko, dobra, to zapiszmy w takim razie. To po co ja to noszę? Serio, kurde, ja to posprzedaję. Zabijmy sobie może jednego. Miejmy nadzieję, że jeden za mną idzie. Jest. To jest ten królewski, czyli dobry. Oh yeah, tym mocnym atakiem mogę go bić. Dziękuję. Łatwo poszło, ale to właśnie dzięki temu, że mogę tego mocnego ataku używać. Jajo Wiwerna. Jako pożywienie? What? No dobra, bierzemy w takim razie. I weźmy w takim razie jeszcze mięcho. I zwabimy sobie kolejnego. Okej. No tego już wystarczy ten... Znaczy trzeba tego drugiego używać. Trybu. Tego szybkiego. Come on. Okej. Szczątki poproszę. Mięcho. Tu jeden został, prawda? Słaby jesteś. Jakim cudem ja od niego dostaję obrażenia? Jak on mi nic nie robi. Stoi i nic nie robi. Cholera, tam się kolejny zbliża. Szczątki. Dobra, ja je na razie nie mogę wziąć. Dobra. Tego podwaliliśmy. Dawaj go. Dobra, poszło. Tam na końcu podejrzewam, że może być kufer jakiś, dlatego... jajo znowu. Dlatego chcę się z nimi rozprawić i to sprawdzić. No niestety nie mam miejsca za bardzo, chyba że wywalę słaby alkohol pod cholerę mi on jest. Pach, pożywienie. A ten przed chwilą miał jajo, ale to szczegół. Nagle się zmieniło na mięso. Też dobrze. Dobra, zjedzmy sobie to jajo. O kurde, o kurde. Dwóch leci. Mam trochę lipę. A nie, dobra. Okej, jeden leci teraz. No czemu dwóch leci znowu? Dobra, niech ten jeden tylko przybiegnie, tamten drugi się zatrzymał na razie. Dawaj go, Geralt, dawaj. Dobra. Poszło. Szczątki, mięcho tradycyjnie. Okej. Bij go, bij go. Dobra. Nie było źle. Pach. Tu jest ten królewski, to może tego królewskiego zwabimy. Który przybiegnie pierwszy? Geralt, weź ten miecz. Okej, królewski biegnie. Jest on. Okej. Okay.
dużo pożywienia tutaj sobie zdobędę, nie ma co. Odejdźmy trochę z tym. Pach, pach. Słaby jesteś. Zaraz noc mnie w ogóle zastanie. Okej. Szczątki. Dobra. I został ostatni. Dawaj go, dawaj go. W sumie nawet nie trzeba było ulepszyć tej broni. Miecza w sensie. Było jakoś źle z nimi. Ciało. O kurde. Co to jest? Diament wartościowe. Nie ma miejsca? Na to się zawsze miejsce znajdzie. Mocny alkohol to zostawiamy, mocny alkohol zostawiamy. Wolimy zaraz jakieś piwo czy coś takiego. Albo nie, zjedzmy jajo po prostu. Geralt, zjedz to proszę o ciebie. Dziękuję. I tak, to, aha, to zamiast pochodni mielibyśmy wziąć szansę na rozbicie tarczy. Plus 45, 7 do 5 obrażeń. To, ja nie wiem, czy ja później pochodnie odzyskam, kurde, bo pochodnia mi jest bardzo często potrzebna, przydatna. Ale to mogę w teorii sprzedać. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy tu coś jest, jakaś ukryta skrzynia czy coś. Nic w tym stylu niestety. Są też szczątki ludzkie, ale nic więcej. No i tędy się oczywiście tutaj możemy przedostać, ale tu nic nie ma. Dobra, bierzemy miecz, biegniemy z powrotem. Po drodze jeszcze jest ten jeden królewski, to go załatwimy. Nie jest on jednak taki straszny. O, tam jest. Dobra, lecimy z tym koksem. Dawaj, dawaj, Geralt. Poddawaj się. Okej. Poproszę szczątki. No dobra, mniejsza w sumie z jajkiem. Biegniemy w... No kurde, Geralt, dobądź tego miecza. I biegnij po prostu. Biegniemy do łodzi, wrócimy. I zobaczymy co i jak. Okej. Dobrze, że nie musimy płacić za tę łódkę. Tak jak musieliśmy to robić w zimie. Brzeg. Okej. O, ciemnawo, ale już się rozjaśnia. I pójdziemy sobie tam do tego kapłana całego. Zobaczymy, czy on w ogóle jest. Czy to jest potwór? Tak, to jest potwór. Gin. Masz karo. Ja się leczył bez jaj. LOL, to jest kapłan. Dlaczego ja z nim walczę? Fuck, nie. Dlaczego ja z nim walczę? LOL, ja myślałem, że to nie jest kapłan.
O nie, to musimy wczytać, słuchajcie. Musimy wczytać, bo ja go zaatakowałem. Znaczy, on sam jest zaatakował, no bez jaj. Ale to nie jest ten kapłan, którego ja muszę... Z którym mam pogadać chyba. Mi się wydaje. Czekajcie, kiedy ja zapisywałem? Przed zabiciem Wiverdów. No to nie, dobra. To chyba nie jest ten kapłan, wiecie? Z którym miałem pogadać. Tak mi się wydaje. Nie ma tutaj szczątek, nic. Czego się tak drzesz? A, już się nie drzesz, oczywiście. Bo po co? Geralt, weź miecz. Weź ten miecz, bo cię chyba... Zatłukę. Jest tu on? Bo go nie widzę. Nie ma go. Cholera. I kapłana Władinoj, dokładnie. Czyli to nie był Władinoj, bo to był jakiś kapłan Dragon czy coś takiego. Żeby przekonać ich do idei kompromisu. Okej, okay, czyli no do Juliana wiem, gdzie jest Julian, więc mogę z nim pogadać. To nie. Potrzebuję zapisy Elfiego Mistrza Pieśni oraz resztek zbroi Kruka. No nie wiem, no z tym będzie ciężko. Chwila, jeszcze tylko zobaczę. Tożsamość. Doszedłem do wniosku, że podążę ścieżką przeznaczenia i mam misję do wykonania. Spoko. Ścieżki przeznaczenia powinienem zająć się innymi sprawami do czasu, aż Berengar stanie się bardziej wylewny. Cudzińskie nasienie? Muszę zrobić... Zabić utopcę na wyspie Rybitw i nad rzeką. Na wyspie Rybitw? Już to zrobiłem, bo dopiero co z niej wróciłem. Jak? Jeszcze raz. I na wyspie Rybitw i nad rzeką. Rzeka zaś jest oczywiście tutaj. To może się do niej udamy. Przejście na pola. W ogóle właśnie... Właśnie tutaj w ogóle jeszcze nie chodziłem. Nie wiem, co tu jest dokładnie tak naprawdę. Powinienem się tam wybrać, ale wybiorę się oczywiście w ciągu dnia, a nie teraz. Teraz wybierzemy się nad rzekę, bo nie ma mi tak nic innego tutaj większego, sensowniejszego do roboty. Może z nią pogadajmy, co? Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Dobra, dobra. A, dobra. Nic nie mamy. Nie mam nic nowego, żeby z nią pogadać, więc niestety. Cholerne krzaki. Biegniemy póki co na brzeg, a następnie nad tą rzekę. No i później jeszcze porozmawiamy z tym... Julianem, który wiem oczywiście, gdzie się znajduje, ale z tym elfem, no to już będzie troszkę trudniej go znaleźć. Przy okazji, może zejdziemy do kowala, co? Sprzedamy, spróbuję mu sprzedać ten topór, który wziąłem. I już będę przynajmniej dzięki temu mógł szukać... będę mógł szukać sobie... pochodni z powrotem. Wszyscy oczywiście śpią, ale mnie to nie obchodzi. Znana roślina. O, jest kowal. Schowam miecz, żeby przypadkiem go nie zaatakować. Tak? Ile za to mi oferujesz? 80. Patrzcie, więcej niż za ten potężny topór. Tak, chcę go sprzedać. Dobra. Co ty tu masz? W sumie to, co miałeś. O, za 1400. Miecz runiczy. Obrażenia 15. Tutaj w ogóle nic mi nie pisze. Szansa na efekty oślepienia, powalenia, podpalenie, wzrost wrażliwości przeciwnika na srebro. Ale to jest jednak, jakby nie patrzeć, wiedźmiński miecz. I ja sobie go zostawiam.
Dobra, rzeka jest tutaj na dół, jak się pójdzie. I tam po lewej powinna być. Tak, dokładnie. Rzeka, miejsce kąpieli tej babki, której mam to zrobić, wykonać to zadanie. O, Geralt. Nieznana roślina. O, coś tam jest, rzeczywiście. O kurde, trzech ich jest. Dobra, dam czterech, mordę. Dobra, niech Bóg przybiegnie. Nic tu więcej nie ma. A, zwykłe utopce. Okej. Szczątki jakieś, coś tutaj. Dodatkowe składniki, spoko. Dawaj go, dawaj go. Super. Okej, okay, czyli teraz zostały jeszcze utopce na wyspie. Jakiej wyspie? O, co to jest? O kurde. Zjadarka. Dobra, czekajcie, bo tam już z ziemi coś wyskakuje i mnie chce atakować. Zjadarka, ja nie wierzę, co to jest? Czekajcie, ja bym sobie to zabił jedno. O, jeden tutaj akurat idzie. O kurde, a czemu reszta też biegnie? Niesprawiedliwe trochę, co? Nie, ten drugi nie biegnie. Ten drugi nie biegnie do mnie, ale... Ja pierdziele, jakie to mocne. Geralt, dawaj kurde. Come on! Ale brzydlictwo. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dziękujemy. Ten się jeszcze jara. Ale szczątek... A nie, są szczątki. Szczątki, 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 nie. Tutaj? No tak nie za bardzo. Chcą cokolwiek dać. Dobra. Mamy, słuchajcie, 30 minut, więc chyba to już będzie na tyle. Nie wiem jeszcze, o co chodzi z tą wyspą. Pokażcie mi na mapie. Dobra, no to tym się oczywiście zajmiemy w przyszłym odcinku. Pozabijamy te utopce jeszcze na tej całej wyspie. No i to zadanie będziemy mieć już z głowy, jedno, jedyne, poboczne. Myślę, że więcej się za poboczne brać nie będę. No i oczywiście później bierzemy się za zadania z głównej fabuły. Nie wiem tylko jeszcze, czy dam radę je zrobić, bo nie wiem, czy będą pooznaczane wszystkie na mapie. Tak czy inaczej, to się okaże w przyszłym odcinku. Póki co, dzięki za oglądanie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!